Hello. Hello, witam. Dzień dobry. Zależnie od... Hello, Matyniu. Może zaczniemy po polsku. Troszkę to jeszcze potrwa, bo jakieś patchowanie się robi. To chyba nie ściąga update'a, tylko pliki jakieś przetwarza. Taka niespodzianka. Myślałem, że odpalę i startuję od razu, ale to tak nie działa. Także jeszcze chwileczkę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać bez jakichś zakłóceń. Sekundy gameplayu. Ja widziałem tylko oficjalną prezentację. Gdzie było całkiem sporo pokazane. Siema Karol. Czasami lekko ciszej słychać. Bo ja mam taki feature włączony, że się muzyka ścisza, jak ja mówię. Także jak jestem cicho, to się muzyka podgłaśnia, pewnie o to chodzi. Ale mogę to podbić trochę, żeby nie było aż tak cicho. No z tą grą jeszcze nie testowałem, jak to działa, ale... Ogólnie idea jest taka, że była i gra głośno, i ja, żebym był głośno. Zobaczymy, czy się w ogóle uruchomi. Dobra, już mało zostało. Zobaczymy, co tam ten Todd Howard wymyślił. Ciekawego. Gramy. Najwięcej z gier Bethesdy to grałem Fallouta 3 i New Vegas. Troszeczkę w Skyrim, a troszeczkę w Obliviona, więc tak no. Ogólnie klimacik mniej więcej tych gier jest dość charakterystyczny. Mają swoje podejście do tworzenia gier. O! Hmm.
Pozwolę sobie język zmienić na angielski, o ile uda mi się znaleźć. Lubię mieć po angielsku. O ile się da zmienić. Jak nie, to będę grał po polsku. Dobra, z poziomu gry chyba się nie da. Dobra, jedziemy po polsku. To poprawię. Dajcie mi jeszcze chwilę, zmienię język na polski i opis streama. Dobra. Dobra, możecie dać znać, czy z głośnością jest wszystko ok, bo ostatnio sporo przy tym dłubałem. Jak się okaże, że to ściszanie dźwięku jest wkurzające, to spróbuję to wyłączyć. Na razie jest git, ok. Spoko. 7 maja 2330 roku. Placówka górnicza Argos Extractors, księżyc Vectera. Seals are good. Oxygen's good. Just do what you did last time, and you're fine. Follow my one simple rule. Hela, what's my one simple rule? Listen to Lynn. Boss lady knows best. Exactly. Listen to me. Mining's just like any other job. Go steady. Go safe. Go home with a pocket full of credits at the end of the day. Yeah, totally. It's just like, now work in the Stardock. Except, with more cave-ins, lasers, and accidental dismemberment. Very helpful. Thank you. Ah, you're gonna be fine. Your first outing was solid. And, you know, let's be honest, it ain't exactly astrophysics. That's why I keep him around. Good pep talks. Yeah. Tu śmieszki jest okropnie dużo. Not untrue. A shame we won't find any down here. But the metal deposits alone should pay for our own helium. Hell, after this, we'll have enough jump fuel to bounce from one end of the settled systems to the next. Hey, more minerals, more money. And so the cycle repeats itself. Just no more unauthorized jumps in the house for Rune Space, okay? He's just a big baby. There are worse lives. You know, most Dusties don't even make it this far. I have a good feeling about you. Group hug now or at the end of the shift? One of these days, Hela, I am going to leave you behind. Promises, promises. Okay, let's see what we've got. Dobra, muszę zmniejszyć czułość myszki przede wszystkim. O kurde, są różne czułości. Spróbujmy tak. Zmniejszyłem też rozdzielczość ekranu. Grab some samples? Always. But not you. Check on Isabel. Make sure she eases up on the breach. I don't feel like getting buried alive today. Roger that. Remember, Dusty, keep your breathing steady. And never take that helmet off down here. Oxygen processors don't extend this far. Yeah, because God forbid we drill on a rock with breathable atmosphere. Know what I love about working in Freestyle Collective space? Fewer regs. A job like this in the United Colonies? Huh. Red tape. No, nie będzie strzelał, jak podejdę. Pogadajmy. You think we'll be done here soon?
this is the last dig. Ostatni wypad. No, na pewno coś pójdzie nie tak. Biegać nie możemy. Dobra. Idziemy. Trzeba będzie postać sobie stworzyć jakąś fajną. Ciekawe, co tutaj wydobywają. Dobra. Mogę coś stąd ukraść? O! Wow! Zbierz minerały ze złóż. Spróbujmy coś zebrać. Mogę tego gościa ciachnąć? Nic mu nie... mogę mu coś zrobić. Dobra. Sorry. Beryl. Okej. Okay. I to ma bateryjkę, która się... sama ładuje. Dobra, idziemy. Kiedyś stąd wyjdziemy. A, jakieś odczyty sprawdzają. To, czego szukamy, będzie wyglądało na anomalię. Coś jest? Nie, tu można spaść. Dobra. O, mogę biegać w końcu. Idziesz czy nie? We're getting close, I think. Yeah, everything is just Lynn, seriously. There's something really effed up about this. Where is it, Hela? Through there, I think. Okay, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Dobra. Why would anything go wrong? Would you shut up? Dobra, lecimy. Może coś się wydarzy fajnego. Latarka. Okej. Okay. Grawitacja dziwna. Dobra. Mam jakieś... faktycznie coś jest nie tak z tą grawitacją. Użyj przecinaka, dobrze. Nothing.
było. Hey, come on. Come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Uh-huh. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? O, będziemy robić postać. Znaleźliśmy jakiś kamyczek taki, co nas pewnie będzie mógł gdzieś przenosić. I mamy jakieś gotowce. Jakimś chłopem sobie zagramy. Raczej. No, zobaczymy, czy się rozkręci. Na razie zobaczyliśmy jakąś ładną animację. Pewnie ktoś jest bardzo zainteresowany tymi kryształkami. Jakiś dziadzio, może dziadkiem zagramy. Siema, wujek. A, poćwiczyć na ringficie, no spoko. Ten tak zwyczajnie wygląda. Trochę to potrwa. Nie wierzę, znowu to zrobili. Co z takiego? Zacznijmy od tego dziadka. Wow. A, zaczął streamować. No, miałem przerwę małą. Muskularny, smukły. A, taki suchol. A, nie musi być taki turbo smukły. Może być taki średni. Damy takiego grubszego trochę. Będzie śmiesznie wyglądał. Gruby, ale muskularny może trochę. Może nie. Styl chodu. Czym to się niby różni? To jest to samo. A, czekaj. Dobra, tutaj kręci bioderkami. Dobrze. Biały niech będzie. Twarz. O, zaczyna się. Kształt głowy. Okrągła, kwadratowa. Szeroka. O nie, trochę tu czasu chyba spędzimy. Można takiego gigaczada zrobić. To jest wąska głowa. Dajemy kwadratową. Dobrze, kolor włosów. Pograłem chwilę na Xbox Cloud i usunąłem postać, żeby brat na czysto mógł pograć. Pograł półtora godziny, stwierdził, że gówno. No, zobaczymy.
Też się może okaże, że tu godzinę posiedzę w edytorze, a potem mi się odechce grać. Samego wąsa można mieć? O! Okej. Oczy. O ja. Dobra, co tu można? A. Co się dzieje? Dobra, takie niech ma. Brązowe brwi. Takie kolor brwi. Siwe. Czoło. Siema, Paweł. Dzięki. Na razie robimy dziada, którym będziemy grać. Space Janusz. No, dokładnie. Dobry know-how dla takiego. No, ten pierwszy najlepszy. Uszy. Uszu nie widać. Wszystko jedno. Policzki. Dobrze. Usta. Też te pierwsze były spoko. Śliczne ząbki. No kurde. Jak ma się nieżno-białe. Szczęka. A, to się prawie niczym nie różni. No, wszystko jedno, broda. O. Szyja. Ta szyja jest spoko. O. Dobra. Biżuteria. Kolczyk w nosie. No tak wygląda jak ziemianin, a nie jakiś kosmiczny ten. No dobra, biżuteria. Dermoestetyka. No to czy ma te takie te, czy parchaty jest? Dobra. Temperatura karnacji. Skazy na cerze, piegi można mieć. O, dobra, wszystko jedno, blizny. No, tak całkiem dobrze wyglądają te blizny. Niech ma taką na oku. Detale twarzy. O, wory pod oczami, dobrze. Są tak subtelne różnice czasami. O, coraz lepiej. Tatuaże. O, jaki kotek fajny. Znowu kotek. Ło. Dobra, robi się ciekawie. Dajmy mu taki ten... Dodatki do dziadlo. Znudziło mi się dziadlo, to po co mam kupować dodatki? Nie będę już za bardzo w to grał. Niech ma taki ładny tatuaż z kotkiem, bo czemu nie? Dostosuj. A, intensywność. I kolor. Dobrze. Róż do policzków.
Nie. Róż do kości, szminka. Nie. Cień do powiek. Nie, nie bawimy się w takie rzeczy. Brud. O. Brud jakiś można dodać na twarz. Dobra, będzie brudny taki dziadek. Umorusany. Przeszłość. O, dobra. O, kurde. Kucharz, odkrywca, pielgrzym, ronin, łowca bestii. Łowca nagród. Pilotaż, systemy celownicze, plecaki odrzutowe. Gastronomia. O kurde, brak danych. Z jakiegoś powodu nie ma w aktach informacji dotyczących twojego dawnego życia. Zwykła pomyłka została usunięta przez jakąś potężną frakcję, a może nie było o czym wspominać. Co on ma? Witalność, balistyka, czyli strzelanko i pilotaż. Czy takie ogólne ma, podstawowe te. Wykidajło. A, to taki, co szuka zaczepki, wojskowy, czyli jak się lubi strzelać, transportowiec, sanitariusz, rzeźbiarz, geologia, a to pewnie można ten, minerały, ronin, skradanie się, pojedynki i pozyskiwanie. Poskradałbym się chyba, przedsiębiorca, profesor. Astrodynamika. Zaawansowana technologia to jedno, ale potrzeba umiejętności, cierpliwości, odrobiny miłości, by wydobyć odrobinę więcej z napędu grawitonowego statku. W sumie albo taki skradacz, albo naukowiec byłby spoko. Osadnik. Odkrywca. Jak duże to ma znaczenie w ogóle. Pewnie można w dowolną stronę. Potem ksenobiolog. Kosmiczny łajdak. Cyberhaker. O, może się skradać, łamać zabezpieczenie i kraść. Będziemy cyberhakerem. Mogę więcej? Nie wiem. Cyberhaker. Cechy. Trochę jak z Fallouta. Wziąłem perswazję. Jest tu coś takiego? Czy w cechach? Uliczny szczur. Lepsze nagrody za misję w Neonie. Jednak nagrody za twoją głowę, które wyznaczają inne frakcje, będą znacznie wyższe. Nie można łączyć z inną cechą przynależności do frakcji. Sprawy z dzieciństwa. Dobra, Jolo, skoro jesteśmy cyberhakerem, to jesteśmy też ulicznym szczurem z Neonu. A, to klucza od razu niektóre rzeczy. Chowano cię wśród oświeconych. Tracisz dostęp do sklepu Sanctum Universum. Objęcia węża. W skoku grawitonowym masz tymczasowo więcej zdrowia i tlenu, ale spadają one, jeśli nie wykonujesz regularnych skoków. To nie... Obce DNA. Większe zdrowie i poziom tlenu, ale przedmioty służące do leczenia słabiej. To nie nagroda za głowę. Ktoś wyznaczył nagrodę za twoją głowę. O, było coś takiego w Falloutie, pamiętam.
że randomowo jacyś NPC cię próbowali zabić, wyskakiwali z krzaków. Kosmiczna adaptacja. W kosmosie masz więcej zdrowia i tlenu, ale spadają one... Nie, introwertyzm. Wysiłek zużywa mniej tlenu, ale więcej, gdy twoimi towarzyszami jest empatia, dar wyczuwania emocji. Dom marzeń. Zwrócił na ciebie uwagę pewien wielbiciel. Będzie pojawiał się on w przypadkowych sytuacjach, nieustannie paplać. O nie. Tyle, będzie jeden perk. Nie trzeba mieć chyba wszystkich. A może to? Nagrodę za głowę? Kiedy masz mało zdrowia, zadajesz dodatkowe obrażenia. O, jedziemy z tym. Skoro byliśmy szczurem z neonu, to nasza nagroda za głowę też powinna być. Wyrzut Starfield Edition. Tego gościa to widziałem, to jest taki blondyn. On chyba był też w Oblivionie. Taki jest chyba, takie nawiązanko. Imię. Zibi kosmiczny. On jego. Nie mogę zmienić. Zaimki słynne. Onu jedno. Dobra. Lepiej tego nie komentować. From hacking computers to digging for minerals. You're lucky our turnover rate is so high. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened? Well, you passed. Na PC-cie. Everything else, probably just your brain playing tricks. Either way, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Mouse 3. Oh. Whoa. You don't look good. This has been a good run. You lucked out. Jakieś takie mało płynne się wydaje, albo to motion blur tak. Argos usually ain't. Don't get too used to how easy this has been. Next dig might be the toxic hazards or worse. Okay. Mr. Ryan, what? Ah, I'm working. Huh? Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with constellation. Okay, czy jesteśmy na pewno daleko od układu słonecznego? Does that anymore? Ain't the space we've already got complicated enough? Not to them, apparently. Ten blur to już mnie denerwuje. How they sucker you to join? Fall for the fancy pamphlets? W Game Passie dostałem. Spróbujmy wyłączyć blur. Wyświetlanie. Rozmycie w ruchu. Gtao. Siema Sawas. Co by tu wyłączyć? FSR pewnie wyłączyć, nie? FSR. VRS włącza funkcję zmiennego stopnia cieniowania podczas renderowania. Ziarno, o, ziarno filmowe wyłączamy. Zobaczmy na razie. Coś jest nie tak z tym obrazem. VRS wyłącz i ziarno. Okej. No w ogóle nie testowałem przed tym skalowania. Jest DLSS, a nie ma. Chyba było o tym, że nie ma.
Poziom ostrości. Głębia ostrości, a zobaczymy, jak będzie wyglądać. Dobra, może się przyzwyczaić. Kurde, jednak włączę tego blura, bo... on troszkę maskuje. Dobra. All right, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Jak się hełm zakłada? Wybierz obszar w prawej dolnej części ekranu, by przejść do ekwipunku. Tu? Nie, to są misje. Jest mod na Nexusie. Obraz nie tak przed... A, bez FSR się nie da w to grać. A, tu. Dobra. Ekwipunek. Już założyłem? Dobra. Leci. U mnie to jak gówno działa, bez modu z Nexusa nie da się grać. Jeszcze tak z ciekawości włączymy ten... To? Nie. A, 34 klatki na sekundę. O. No ładnie. Mam ochotę to zmniejszyć jednak, żeby było ciut więcej tych klatek. Rozdzielczości nie mogę zmienić. Ciekawe. Pewnie muszę wyjść z gry, nie? Muszę... zmienić. Zmieńmy na Full HD. Ciekaw jestem, jak na streamie to wygląda, bo też się bawiłem w... obniżyłem rozdziałkę. Żeby zachować bitrate, żeby przy tym samym bitrate była lepsza. Okej. Okay. Skalę rozdzielczości zmień zamiast rozdziałki. Okej. Okay. A, to. Spróbujmy 70% dać i zobaczymy, co się stanie. No, mam teraz 40. Coś się stanie, jak dam na minimum. Widać różnicę? Dziesięć klatek więcej jest. Ustawienia graficzne. Dobra, jest niecałe 50, niech będzie. Czołem. Ta postać jest zajęta. Sophisticated now, huh?
So, you found something? Right here. The new guy found it. That right. And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazan. And no, Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? Miałem odlot. Skąd możesz... Spróbujmy być niemili. Well, you could say that the infinite possibilities of the universe are full of everything but coincidences. Okej. Okay. A! Czy trzeba się przyznać? Nic mi nie jest, nie ma o czym... Można tak to nazwać. That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing, or you, ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? W sumie ciekawe, to jest nadal na silniku Skyrima, czy robili nowy silnik pod to? O nie. Lepszy atak piratów. Tym? Może jakąś broń bym dostał. Zauważono mnie. Niby nowsza wersja. Co mam tą spawarką ich atakować? Mam ze sobą pistolet. Pewnie jest też jakiś skrót na... Nie mam, mam tylko przecinek. Za sobą. O! Seczka. Czy ja kucnąłem, czy nie? Weź broń. Jak zmienić broń? I czyli. Serio tak się zmienia broń? W których mam strzelać? W tamtych? A. Tego? Szczerze, bo ja nie chcę w swoich strzelić niechcąc. A, dobra, są podpisani. Nie wiem jak się kuca. Tak, tak, no jest, jest, jest. Miałem się skradać, co to ma być? Wybuchające beczki są. A, jest amunicja ograniczona. Robi coś ta broń, czy nie? Trochę to potrwa, ale... Jak się kłóca? Kontrolem, dobra. Może nie będę stał przy tej. Oni chyba niespecjalnie chcą we mnie teraz strzelać. Coś mi się tak wydaje. O, dobrze, niech się tak chowają. Pustopadle do mnie. To jest pirat? Nie. No? A, dobra.
a w strzelanki jestem strasznie kiepski, także... To jest pirat? Tak, to jest pirat, dobrze. To też? Nie, to nasi. Mogę podnieść karabinek, jak znajdę. Masz znaczniki nad nimi, okej. To jest przecinek, to mam. Karabinek. Weź, przytrzymaj, aby się wyposażyć. Wow. Co, i amunicję pewnie mogę zebrać z tamtych? No. Lucik. Tylko ammo z ciał pozbieraj, okej. Okay. A, ale kredyty też. Otwarty hełm. Nie, na początek będę brał wszystko, a potem sobie przejrzę. My Heart. Trochę bym wolał po angielsku grać, bo nic mi to nie mówi, co to jest My Heart. Topór ratowniczy. To chyba też jest broń. A to nasi zginęli. No, sorry. Przecinek. Dobra. Zbieraj, zaraz sprzedaż, okej. Okay. No a jak? That means you saw it. The visions. You're coming with effect. You're part of this now. Okay. Chwila, czekaj, o czymś takim. Jak przeżyję. Jeśli powiedzą mi, czym jest ten wasz artefakt, to wchodzę w to. Just going to take off after the mess you caused? Oh, right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Okej. Okay. F5 szybki zapis, dobra. Just go. Before I say something I regret. Well, none of that's settled. Obowiązkowo. Get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. O, zegarek z preordera dostałem. Na czystej edycji. Kolekcjonerskiej. The watch fits you perfectly. Now, questions? Co właściwie wykopaliśmy? To nie jest nowy silnik. Dlaczego ścigała cię karmazynowa flota? Czekaj, czy będzie chętnie odpowiadał na takie pytania? Dajesz mi swój statek? Not even mine. Consider it alone. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception, since you can tell Constellation about that. Siema, Matyniu. Poćwiczone? Dlaczego wysyłasz mnie? A to mnie nie interesuje.
Czym jest konstelacja? Dobra. Ciśniemy na statek. No złom, ale to pierwszy statek, jaki mamy. Odpicowany trup pamiętając czasy Morrowinda. Zakładam, że potrafisz pilotować statek klasy A. Łatwe jak jazda na rowerze. Laboratorium pozwala odkrywać nowe przepisy, schematy rzemieślnicze poprzez realizację projektów badawczych. Każdy taki projekt wymaga materiałów umożliwiających jego postępy. Materiałami mogą być minerały, substancje organiczne, prefabrykaty. O, Karol, powodzenia. Z tym bossem opcjonalnym, tańczącym. Znaczy, chyba nie mam co tutaj nawet grzebać, bo nie mam żadnych materiałów w tej chwili. Można jedzonko sobie robić. Krzesło można zrobić. Broń. Modyfikacje. Dobra. To może być plus i minus. No. Składane siedzenie. Gryziona kanapka. Przywraca cyfrych. O, to jest chyba wytrych, nie? Jabłkowy chunks. Zabieramy. Wiertarkę można zabrać? O. Pewnie jakieś części są z wiertarki. Roślinka. Gaśnicę zabieramy. Garnek. Pakiet jedzenia. Ramen. Kradniemy wszystko. O, czajnik. Taśmę. Apteczkę. Skrzynkę z ziemi, piżamę, piłka baseballowa z ziemi, wszystko sobie. Dobra. Wow. Z dodatkowych rzeczy wybrałem, że jestem jakimś tam neonowym szturem i chyba, że polują na mnie. W kadłubie z lewej strony mam terminal. Na razie znalazłem tylko stację badawczą. Weź wszystko. Teraz to jest w tej w ekwipunku statku, nie? To coś, co jest tu. To rzecz, co masz na statku. A jak, a mogę coś tu zostawić? Czy nie powinienem? To ciężkie jest. Cool. A. No ale ja to będę sprzedawał zaraz. A, Meicher to jest nożyk. Dodaj do wyposażenia. B. Aha. Trochę mi zajmie opanowanie tego wszystkiego.
Ten jest lżejszy, ale ma mniej M. Piżama. Załóżmy taki głupi hełm. Co? A, ja... Dobra, już czaję, co zrobiłem. Materiały i jedzenie mogę zostawić. Zasoby. Schowaj wszystko. Paczka kawy. Różne. Cyfry. A, to nic nie waży. Dozownik, mydła, dzbanek. Zaparzacz do herbaty. Dobra, później to poprzeglądamy. Na razie i tak mam... Co to jest? Jakieś skróty. Okej, okay. Dobra, lecimy. Wysiąść albo odleć. Tak się hamuje, dobra. Przytrzymaj lewy alt, by przełączyć systemy oraz przydzielać energię. Jak sobie na B przepiszesz jakieś broń, apteczki w ekwipunku, to masz w tym szybkim menu pod Q. Ok. To takie coś było w Elite Dangerous, pamiętam. A. To, aha, tu mogę lasery wzmocnić, pocisk balistyczny, to nie wiem, rakiety, silnik, osłony, grw. Spróbuj wycentrować poziom, aby znaleźć się na środku pionowych pasków po prawej. Na środku tych pasków, rozumiem. Dobra. Ciśnij Shift, aby zwiększyć prędkość statku. Osłony. Szkodzenia kadłuba. Osłonę mamy na maksa. GRW to nie wiem, co to jest. Czyli laserami nawalamy. Co on tak odleciał? A, w silnik dałem mało. Gdzie on jest? Jak się uniki robi? Na razie to on mnie atakuje.
A. Że? No masz. No masz. Dobrze. Taki mało mobilny jest ten stateczek. Silnik do skoków między planetami. Powinniśmy przeszukać wrak. Gdzie on jest? Tutaj. Ej, coś złapałem. O nie! Że chyba zlikwidowałem mu osłonę? Mi się wydaje. Nie, osłony słucha na górze, nie? Rakiety mnie namierzyły. No masz. Jedna bestia mniej. Później się zajmiemy lutem. Rakiety mam, tak? Rakiety są pod G. Chyba z tego luta dostałem rakiety. O, może bym wycelował najpierw. Wracamy. Sorry, niechcący strzelam. Coś wcisnąłem. A moje żyćko gdzie jest? Na dole chyba, nie? Dobrze. Pod G mam rakiety, najpierw laserem osłony, potem balistycznymi albo rakietami. A, no, mogę w rakiety energię. Tak średnio słucham, co on mówi do mnie. Jakaś baza tam jest na Księżycu. Rakiety się ładują co jakiś czas. Dobra. Żelazo, kobalt, wanad i części do statku. Dobra, jeszcze jeden lód tu był. Aż tak daleko był? A, jest odległość. Fajnie, fajnie. A, mogę z daleka to łapać. Dobrze wiedzieć. Lecimy za kropką. To jest chyba daleko, nie? Czy to ten kamyczek? Fajnie, chcący wysiadłem. Sorry. Bierz się do roboty, chłopie. Ach.
Nie da się jak w No Man's Sky lecieć do celu? Mapa gwiezdna. Podróżuj między gwiazdami. Oddal obraz, aby zobaczyć cały układ gwiezdny. Wyznacz kurs, wybierając układ, do którego chcesz dotrzeć. Twój statek może pokonać jednym skokiem określoną liczbę lat świetlnych, więc dostanie się do oddalonych gwiazd może wymagać wykonania skoku do najbliższej gwiazdy. Okej. O, jeszcze jakieś szczątki zostały. Szybka podróż jest niedostępna. Wszystko jest w segmentach. Nie, no to... To jeszcze jakieś akceptowalne, że no, po co miałbyś tu latać? Czekaj, znajdźmy też... Czekaj, chcę znaleźć te szczątki. Jak to w ogóle znaleźć? Mogę wszędzie wylądować, ale trzeba wybrać z mapy. Dobra, ja tak czuję, że tych szczątków to chyba nie znajdę. Dobra, lecimy. Jeszcze będzie dużo okazji, żeby coś pozbierać. Dziwne, że się wchodzi w to menu tabem i wraca się do układu znowu tabem. Udaj się na Crete. Tak. Podróżuj. Jest to inba w internetach. Okej. Okay. Zawsze jest inba w internetach. Jest na powierzchni. Dobra. No to co? Wciśnij tab, aby otworzyć menu danych. Możesz tu otworzyć mapę gwiezdną. To robiłem to. Wracaj planetą, aha. Tak nie dolecę. Aha, czyli po menusach się klika. Skanuj. Kolorki się zmieniły. Dobra, lądujemy na Krecie. Okej. Każdym razem inny przycisk się wciska, żeby coś zrobić. Klimaty jak z Fallouta. Kolejki nie będzie, a ludzie do dzisiaj się plują o to. Kolory odpowiadają materiałom wymienionym z lewej strony. Wow. Przez chwilę mi pokazywało. Ołów, żelazo, argon. Okej. Okay. Jak wysiadasz, to najpierw zdrzemnij się godzinę, będę wypoczęty.
Idziemy w spanko. Co to? Synapsa alfa. No, jestem tu. To chyba ja. Można kliknąć w znajdź mnie. Aha, i pokazuję tu. Jakieś artefakty albo ruiny. Dobra. Jakieś łóżko by się przydało. Budzisz się ze statusem wypoczęcie. Captain, protocol Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet from pursuit. Nothing more. Czemu Bart powierza mi mój statek? Billions of years ago, we were all one with the cosmos, so technically you have known each other forever. But the more practical answer is likely that he needs you. The number of known people who have been affected by the artifacts is now 2. Without your investment in Constellation's mission, he may never know more about the experience you both share. So he is showing you trust in order to gain your support. Dobra, czyli będziemy królikiem doświadczalnym, bo przeżyliśmy to spotkanie z tym kryształkiem. Wymieńmy się sprzętem. Nie. Czemu kapitan chce dorwać Barretta? The most likely answer is that Barret personally insulted him, typically by continuing to live, usually after escaping from certain death, and often with an object multiple people wanted. Fajnie wygląda ten robocik. Nie będę dociekał, co to jest konstelacja, dowiemy się w swoim czasie. Wow. Grawitacja jest. Zaraz, tu jest ten klawisz do skrótów. Dobra, mogę jakoś przypisywać rzeczy do skrótów. Ale dziwne to menu. Ulubione? A. Dobrze. Wszystko damy w ulubione na razie. Ej, ten topór jest lepszy od noża, ale pewnie jest wolniejszy. Dobra, dajmy sobie te brońki ręczne tu, a te tu. Fajnie. Zabijmy to. Krytyczny ten składnik odżywczy. Dobra, przecinek jest zawsze pod skanerem. Okej. Okay. Skaner jest gdzie? Alien creatures are often unpredictable. Ciśniem, może się rozejrzymy. Co to? Wow. Czechacz.
Czemu nie mogę? O, dobra. Może spróbujmy tego. Trochę mam mało amunicji, to... A, on mi pomógł, dobrze. Skaner masz pod F. Mogę tego trupa zeskanować? Mogę. To jest skanowanie? Nie, chyba nie. Coś to nie działa. Czy to już się zeskanowało? Tam tego robala zobaczymy. No nie, to kamyczek. Ołów. Aha. Srebro. To jest to do zbierania, nie? No kurde. To chyba można ulepszyć, nie? Żeby szybciej zbierało. Chyba wybuchnie mi to zaraz. Jak przytrzymasz prawy guzik, to szybciej zbierasz. No? Ja zasłaniam sobie ten. Muszę się przesunąć trochę. Sorki. O, tak. O, no. Skoczę do łazienki, zanim tam pójdę. Zaraz wracam.
Jestem z powrotem. Mam ochotę sprawdzić swoją postać. Po każdym awansie otrzymasz punkt rank do wydania. Ponadto każda umiejętność odblokowuje jakieś wyzwanie. Ukończ ją, następnie wydaj punkt, aby zwiększyć rangę umiejętności. Górny rząd to umiejętność podstawowa. Rzędy znajdujące się poniżej są zablokowane, dopóki nie wydasz w tej kategorii minimalnej liczby punktów rank. Czyli mamy kradzież. Dokonaj udanej kradzieży kieszonkowej. Mamy skradanie się. Zaraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie z tym skradaniem. I mamy zabezpieczenia. Zhakuj 5 zamków. A perki nie wiem, jak sprawdzić. Dobra. Czy ja już się muszę skradać, czy? Ciekawe, czy ktoś tam patroluje na zewnątrz, czy Atom? Oj! Sorry. Dobra, nikt mnie nie usłyszał. Amunicji mam nie za wiele. Zwykle są pozbawieni skrupułów i brutalni. To wygląda jak wejście. Ciekawe, ilu ich tu się zmieściło w środku. Dzwonek? Może nie wciskajmy. W status wejdziesz, to pod B masz. Jak wejść w status? Nie ogarniam. Ekwipunek. A tu nawet nie ma o tym, że jak wcisnę B, to... No dobra, niech będzie. Co ja to mam? Uliczny szczur z neonu. Mam dostęp do specjalnych opcji dialogowych i lepszych nagród za niektóre misje w neonie. Jednak nagrody za twoją głowę będą znacznie wyższe. I jeszcze dodatkowo nagroda za moją głowę jest. Czyli będą nas atakować. A jest status, dobra, okej. Coś jeszcze tu jest? Zamknięty pojemnik. Dobra, zobaczmy, co tam jest. Hello. Ktoś mnie zauważył? Kto? No tak, jak świeci na mnie reflektor. Termos, młotek. Curious, these are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility.
chyba tak ogólnie, czy ja jestem widoczny, czy nie, bo na razie to tu nikogo nie ma. Stawiam, że to moje całe skradanie to się zakończy. No to mnie nie chce atakować. Zeskanujmy to. Ciepłopijec. Nie ogarniam tego skanowania. Jak to puścić? Okej, coś zrobiłem. Weź. No. Zeskanowałem to, czy nie? Zbadanie 56%. Nie czaję. Może latarkę zgaszę? Idę z nożem, będzie szybciej. Jak nie ma podświetlonego... Ale nawet nie było chyba jakiejś animacji czy dźwięku, że coś zeskanowałem. Tak trochę, nie wiem, nadal nie ogarniam, kiedy coś zeskanowałem, kiedy nie. Rzeźba, stojak na ulotki. Dobra. O. Zaciskarka. Butelka z próbką genetyczną. Cred stick. Cyfrych. Kubek do kawy. Wspomagacze. Apteczka, chlebek, przywraca zdrowie. Na razie mamy tylko... Projekty badawcze będą wymagać mniej zasobów przez 10 minut. Różne. A, to są śmieci. Znaczy nie, to... To chyba nie jest śmieć, nie? Ten cyfrych. Wykrzyknik jakiś jest przy tym. Dobra. Dowiemy się wszystkiego w swoim czasie. Pasta lecznicza. No, cyfrych to taki wytrych. Widziałem w sumie na Twitchu akurat, jak ktoś tam coś hakował, takim kółkiem kręcił. Okej. Dobra, idziemy od kropki do kropki. Coś mi się wydaje, że tu będzie jakaś zasadka. Mamy pierwszego trupa. Historia ksenobiologii. Okej. Wentylator. Kredyty. Zrób sobie zapis przed otwieraniem. Okej. Okay. Ja to w sumie tak lubię grać w RPG, że jak coś się stanie, to już nie wczytuję. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Że się liczysz z konsekwencjami, nie udało się otworzyć, no to trudno. No. Dodałbym sobie coś uzdrawiającego do tych skrótów. Wspomagacze. Nie no, apteczek mam 11. Nie, dobra, same apteczki wystarczy.
Pakiet do picia, piwo. Napijemy się piwa, jak nam... Jak zaczną strzelać... O, ktoś tam jest. Pirat. Level drugi. Uwaga. Ty, jego zobaczyli. Gdzie się ładujesz? Też mam połowę żyćka. Już mało zdrowia. Wciśnij oczy zero. Zero. Jak oni strzelają z karabinów, to ja też chcę. Czuję, że on mi ich chyba załatwi. Gdzie oni są? I am aiming for your center of mass. Dobrze. O, tu jest. Maelstrom to chyba była broń, nie? Co na jedzenie? Da się coś z tym zrobić? O kurde, wydałem kasę. Dobra, trudno. A, mam trzy. Ten ma fizycznych 10, ten ma energetycznych 10. Pokazuje mi, ile mam amunicji tutaj, czy... A, naboje 18,63. Spróbujmy tej broni. Tylko ona... Kurde. Dziesięć, dziesięć, a to cztery, ale szybciej strzela. Jakiś śmieszny pistolecik. Dobra. Zwiedzajmy trochę tutaj. Ktoś tu idzie? Wielopak posiłków bojowych. Szpula drutu. Troszkę mi to Fallouta przypomina. Łaziło się tam po pokojach i się grzebało wszędzie. Safe. O. Wiele rzeczy to śmieci, dla których nie ma zastosowania. No, to tak, taki standard. Każdego klucza można użyć tylko raz. Co mówisz, save'a zrobić? Dobra.
A się rozpoczyna i ja się wkłada klucz. A. Ten nie wejdzie. Easy. Boje kilowatowe, zmodyfikowane przesilenie. Ten jeden nie pasował. No, na początek specjalnie dali takie. Dobra, teraz jak porównać? Porównaj z wyposażeniem. Lżejszy jest i ma jakieś modyfikacje. Dobra. A, ma celownik taki fajny. Trochę to potrwa, to zwiedzanie, coś czuję. Podstawa blendera Choco Chunk zapasowy. Przycisk do papieru. Gra planszowa, bierzemy. Kołyska Newtona. Posiłki bojowe. Leczenie. Leczy kontuzje, rany. O. O, amunicja. O! Taki pistolet już mam. Dobra, ciśniemy. Ja w tych nowych grach to tak średnio potrafię zauważyć, w co powinienem strzelać. A, dobra, teraz widzę. Drogi. O, poziom wbiłem. A. Mam problem z założeniem kredytów, jak leżą na stole. Ciągle ze skanerem chodzę. No. To ja sobie mogę coś stąd odblokować? Kradzież. Będę próbował się skradać, nie wiem jak to wyjdzie. Aha. To żeby móc to podbić, to muszę wyzwanie ukończyć. To ja chyba nic nie mogę. Co ja tu jeszcze miałem? To... Trzeba używać tych umiejętności, żeby je móc podbijać. Systemy celownicze odblokowuje funkcję brania statków na cel. Silniki manewrowe, plecak odrzutowy i systemy celownicze. Możesz teraz używać... O! To silniki manewrowe też brzmią fajnie.
naukowe, skaner ręczny, przybliżenie do skanera, apteczki, przywracają 10% zdrowia i działają 10% szybciej. O, rety. To jeszcze nie wiem, jakich broni chcę używać, to nie. Dodatkowe kredyty. Weźmy jetpacka. Czy ja muszę go wyposażyć, czy... Czy co? A, widzę tam na radarze przeciwników. A, to jest mapa. Czemu jak byłem na powierzchni, to pokazywało powierzchnię, a teraz pokazuje planetę. What? Okej. No, tam są. O, jest. A, akurat teraz mi się... Serio, ich nie widzę. W budynku nie ma mapy, super. Chyba ten robocik mi go zabił. Komputer. Czytanko. Moja ekipa i ja przybyliśmy na miejsce dziś rano. Nie zdziwi mnie, że placówka jest w pełni przygotowana. Jak zwykle Zjednoczone Kolonie nie szczędziły wydatków. Bardzo mnie to wszystko cieszy. To naprawdę inspirujące widzieć, że ma się pełne wsparcie ze strony czynników decyzyjnych. Dużo czytania. A mogą być ciekawe rzeczy. Wojna ksenobiologiczna to ewolucja lądowego konfliktu zbrojnego. My to wiemy i zapewne wie to także kolektyw Wolnych Gwiazd. Nieważne co mówi kalendarz, to znowu jest 1942 rok. Jesteśmy niczym projekt Manhattan. Ścigamy się, by dokonać przełomowego odkrycia, zanim zrobi to druga strona. I dlatego z przyjemnością oficjalnie ogłaszam, rozpoczynamy pierwszą fazę projektu Sklep Zoologiczny. W 1942 Kolumb odkrył Amerykę. Pajęczaki. Te pajęczaki są niesamowite. Poziom kontroli. Jestem przekonany, że te istoty mogą działać skutecznie w każdych warunkach.
Najbardziej obiecująco wygląda ich integracja z czerwonymi diabłami, które zjawiły się u nas na dłuższe ćwiczenia. W końcu to oni zabiorą te istoty do walki, więc trzeba zadbać, by powstała między nimi bojowa więź. Na Oppenheimerze byłeś i jak? Udało się. Jakieś pajęczaki. Dobra. Czerwone diabły. W kolejnym tygodniu szkolenia tutaj w projekcie Sklep Zoologiczny jestem przekonany, że będą przygotowani do testów terenowych podczas prawdziwej akcji. Michelson radzi mi skontaktować się z pułkownikiem Kasarowem i ustalić, dokąd jego Marines zabrali tego pająka z pierwszych prób. On chce wymierzyć karę, ale przecież to mogła być dobra próba. Zobacz pulpit. Berg z rodzicami i fanem. Pies Pawłowa na frazę projekt Manhattan. Jak odwiedzisz ich w domu, to możesz spotkać ich później w różnych miejscach, plus itemki czasami dają. Kurde. Właśnie trochę żałuję, że tego z rodzicami nie wziąłem, ale tego z fanem to specjalnie nie chciałem. Pistolet mamy. Okej. Dobra. Hello. O. Spróbujemy go z ukrycia zdjąć. Jest jakiś specjalny klawisz, żeby z ukrycia zaatakować, czy po prostu mogę go... No kurde! Dzięki. Chciałem się skradać, a ten mi go ciachnął. Musimy pogadać. Myślałem, że można mu powiedzieć, żeby się nie wtrącał, jak... Dopóki ja nie zaatakuję. Towarzysze są upośledzeni. No właśnie, kurde... A, to... Dobra, tu się nie zakradnę. Czekaj, gdzie jest amunicja? A, to nie zatrzymuje czasu, to czas spowalnia. Przeciwnicy też nie są jacyś sprytni. O, karabin laserowy. Coś wziąłem, mleko. Hmm. 13 obrażeń energetycznych, a to ma 4 fizyczne. A, tylko 150 szybkostrzelność. Są tu DPS-y, czy nie? Czy trzeba sobie mnożyć? Wolniej strzela. Tak, ten strzela 3 razy szybciej, a zadaje 3 razy mniej obrażeń. To podobne bronie. A przy mojej celności to chyba lepiej szybciej strzelać niż mocniej. Dobra. Coś tak czuję, że z tego mojego skradania to nic tu nie wyjdzie w tej grze. Sieć tu.
Uleczmy się, zapiszmy. A tam są na górze. Kiepski pomysł, żeby w nich strzelać tak z dołu. Czy wiem? Nie będę widział, gdzie oni są, jak zacznę w nich tak strzelać. O. Idzie tu, czy nie? Nie. Jest tu coś? No, jakieś stworki. Nerka. Fiolka. Synergia. There is no I in synergy. Toksyna. O. Wow. Zapomniałem splądrować tamte ciała. Giniesz czy nie? Trochę się przydaje czasem ten ziomek. Dobra, on jest pewnie na górze ten. Ta. Hamburger z synta mięsa. O. Dobra, jak będzie nam za ciężko, to się pozbędziemy. Ołów. Naukowczyni. Sekundę, tylko pozbieram. A, jest na dole. Skąd się tu wziąłeś? Zawsze towarzysz może coś nieść. No tak. Tlen zużywany jest podczas wysiłku takiego jak sprint, okej. A, na dole jest tlen, dobra. Research. Dobra, jest jakaś skrytka. Biorę co popadnie. Jak tam ekwipunek? Połowa dopiero. Tu mamy. O, cyfryk się przyda. Bob-Cola też. Komputer. Mamy drugi fragment układanki. To dorosły drapieżnik alfa. Naukowcy nazwali go maszyną do zabijania. Czytałem kiedyś oficjalne archiwum. Z 8-osobowej drużyny przeżyli tylko 2 szeregowie, jeden z nich stracił nogę. To wspaniały czas na pracę w ksenosekcji.
Dzisiaj Terramorph otrzyma NIK. Opierając się na wcześniejszych doświadczeniach, możemy przypuszczać, że stan odurzenia potrwa około 15 minut. Lepiej dobrze je wykorzystajmy. Czyli robię jakiś eksperyment. A, jak jestem przeciążony, to tlen ucieka. Dobrze wiedzieć. Wow. On nie jest chyba groźny, nie? Na wszelki wypadek się unieszkodliwimy. Nie. Kurde, żaden nie pasuje. Tak mogę? Nie. Aha, no i co? I nie mam takiego cyfrycha. I co? Nie otworzę. No i co? I pootwierane. Chyba. A. O to chodzi. Dobra, wczytujemy. Dopóki mam mało tych cyfryków, to tak będę robił. No to faktycznie nie. Taki roleplay się chyba ja nie będę aż bawił. No, samo podpowiada pasujące. U, to jest cenne. No. Dobra, kończy nam się amunicja ta energetyczna. Lebrzytni. I trzeba się chyba przerzucić na konwencjonalną amunicję. Eon. Zmodyfikowany Eon. Lepsza celność, dobrze. A to też działa, te cyferki działają. Okay. Dobra, pistolecik się na razie sprawdza. Idziemy na dach. Coś się chyba szykuje. Podżegaj z modyfik Maelstrom. Rzadki przedmiot. Że jakiś karabinek specjalny. Jak mogę porównać z czymś innym? Co muszę zmienić broń na to? I teraz porównać? Ej, lepszy jest. A, wolniej strzela. Podżeganie zadaje podwójne obrażenia celom o pełnym zdrowiu. Spróbujmy. B. 2. Tylko amunicji nie mam za dużo.
A, bo powinienem może ciała sprawdzić. Da się zejść? Dobra, zejdę jeszcze na dół. Chyba znowu ciał nie splądrowałem. Czy splądrowałem? Po tych tu na dole. Nie, splądrowałem chyba. Czy tu nie było tych piratów? Znikają? Dobra, trupy najwyraźniej chyba znikają, jak są, jak nic z nich nie da się wyciągnąć. Dobra. Nie może być aż takie trudne, jesteśmy w tutorialu jeszcze właściwie. Skończył się tlen, okej. Okay. Dalsze zużywanie sprawi, że wzrośnie poziom CO2. Czekajmy. Czy ja mam w nich strzelać, czy ja mam z nimi pogadać? O! The Frontier has a new captain? You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Skłam. Właśnie tak. Barrett nie żyje, więc każko swoim kumplom piratom się uspokoić. Lecimy. Oh, no, you see, we weren't really after Barrett. Or after that ship. Every Crimson Fleet rook hears about the Frontier. That constellation keeps treasure hidden in the cargo bays. The loot from 100 planets. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Okay. Wyperswadujemy. Nie przegadasz nas, chcemy łupów. Żeby kogoś przekonać, musisz dokonać właściwych wyborów. Okej. Okay. Mogą to być miłe słowa, odwracanie uwagi, a nawet groźby. Każdy z tych wyborów ma poziom trudności. Im jest on wyższy, tym większe szanse niepowodzenia, ale jeśli ci się uda, otrzymać więcej punktów. Masz ograniczoną liczbę wyborów, ale nigdy nie poniesiesz porażki, jeśli ostatni wybór okaże się skuteczny. A. Konstelacja to grupa badaczy. Nie poszukujemy skarbu. Chcesz się zamienić statkami? To dla mnie bomba. Frontier skrzypi, kiedy się nim skręca. YOLO. Przegadajmy to, zanim dojdzie do czegoś, czego nie chcemy. No proszę. Udało nam się wygadać z... Ale co, jak do nich podejdę, to się wkurzą, czy co? Może pogadajmy jeszcze. Nie wracaj. Zajrzałbym tam na górę. O, apteczka. Dobra, o, coś tu jest.
Pocisk do strzelby i strzelba, o. Obczajmy sobie zaraz. Szybka podróż. Naciśnij F, aby otworzyć skaner. Poszukaj na mapie ikony swojego statku. To to? Nie. A mogę tam i... A, tu. E. Tak. Zaciągnij wszystkie wybuchowe beczki pod nogi i wysadź. Kurde, nie słyszałem, co mówił. Lecim. Aha, mogłem szybką podróż od razu użyć, ale dobra. Misje. Bart, oczekuję, że zabiorę artefakt do jego współpracowników z konstelacji. Będę mieć do dyspozycji jego statek. Aha, no. Wykonaj skok na Jemison. Ok. Czyli. Czyli gdzie? No. No. A, dobra, teraz śledzę tą misję. A, tu. Napęd grawitonowy. Udało się. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Czyli żeby wylądować, trzeba wejść w menu. Wcisnąć X. Daj się do loży. X. Nowa Atlantyda. Kto to mówi? Czas na drzemkę. W ducha nie będziemy się strzelać, nie? A, ale doświadczenia będzie więcej. Idziemy za kropką. Dobra, mogę tu wejść na dach? Nie.
Można tu coś ukraść? Nie, dobra. Czyli odkryliśmy pierwsze miasteczko. Fajnie, fajnie. Rozmawiaj z naukowcem przy fontannie. Nie zdążyłem wcisnąć. I można dostać jakiegoś questa gadając z ludźmi przypadkowymi. Z nimi sobie nie pogadamy. Transit, hotel, sklepy, security. Obywatele nie mają nic do powiedzenia. Okej. Okay. Halla. No dobra. Co to? Punkt informacyjny. O. O nie. Dobra. Wyglądam trochę dziwnie, biegając w tym skafandrze, ale trudno. Fajnie to wygląda. Było coś o tym ziomku, co się na drzewa gapi. Drobne. Spróbujmy. Pojawił się jakiś znacznik nowy, czy? Jest tu sporo drzew, to ja nie wiem, czy znajdę tego naukowca, co się gapi na drzewa. Humans' addiction to caffeine. Barrett enjoys this establishment. He frequently buys chocolate here, though I have informed him repeatedly. It is likely a significant contributing factor to his belongs being on your ship, overweight. I'm sure we have it. Hi there. Thanks for stopping in. Feel free to look around. Okay. I can take care of transactions, and if you've got questions, co masz na sprzedaż? No, please take a look. Dobra, mamy trochę kredytów. Można by amunicję. Nie mam pojęcia, jakiej potrzebuję. A, pokazuje mi, ile czego mam, ale. Nie ogarniam jeszcze. 6,5 mm jest potrzebna i. Możesz w ekwipunku zmienić, aby nie nosił w miastach. O. 7,7 mm, 6,5 i 1,5 kW. Dobrze. Czyli to?
To na pewno. A tych pozostałych 6,5 jest. Dobra. Na pewno znajdę przy okazji. A tu mapa jest. Dobra, czyli dobra, mam aktywny ten quest. Jak stąd wyjść szybko? Dobra. Zróbmy side questa, zobaczymy. Ale to nie jest. Kurde, co jest? Jeszcze nie udało ci się odkryć tego miejsca. Kurde. To jest tam. A dobra, to może zróbmy. Jejku, nie ogarniam tego menu. Kolejką muszę pojechać. No właśnie tak czuję, że powinienem chyba skupić się na razie, chociaż żeby tego pierwszego questa zrobić. This is New Atlantis Tree. Is it or the net? It provides free transportation throughout the city. We can take it. No dobrze. O. Rób wątek główny, bo tłumaczy trochę rzeczy. O, dobra. W takim Skyrimie od razu mogłeś sobie pobiec i robić różne rzeczy, tylko tam też chyba nie odblokowałeś sobie jakichś krzyków czy czegoś. Dobra. Is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Dzielnica w NATO. Okej, mamy to drzewko. A, dobra, to ciśniem główny wątek. Ludzie dziwnie wyglądają. Dobra. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely new zielono. And always has been. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. Czyli wiedzą, że do nich idziemy. Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now. And he hopes you'll make this place. Powiedziałby ci, że jesteś częścią czegoś większego i żebyś się poczuł jak w domu. Wejdźmy górą, a nie można. Ktoś tam się kłóci o coś. Welcome to Constellation. We have a lot to talk. Witamy w Konstelacji. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Dobra, może nie kłammy. I see. Bosco, verify. All statements made have been factual. No.
This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Mateo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? No. Coś prawie mnie zabiło. Ile razy to już się wydarzyło? Why? We're not sure yet. So if you wouldn't mind adding another data point. Pojawiło się jasne światło i muzyka. Barrett's description of the experience with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? Ten też chyba coś zobaczył. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have. Okay. The artifact. If you could place it. Lecimy z tematem. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Wygląda jakby się ruszały. Oh my god, that's okay. It. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves that. Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godfrey? Troszkę nam brakuje jeszcze tych części. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do? Nie da się wskoczyć. So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Chcecie mnie przyjąć do konstelacji? Co to oznacza? Czego oczekujecie? Because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Ile wiecie o artefaktach? Individually, they're just odd hunks of metal, another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building. Well, you'll be part of solving that puzzle now. Dobra, nie mamy wyboru, i tak musimy się zgodzić. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Dobra, i będziemy sobie gadać z NPC-ami. You and I are going to be doing some traveling. Okay. I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Oh. You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. It's been quieter. Jak się jetpacka używa? Tylko tyle? A, tam mam odrzut ograniczony. Dobra, na początek wystarczy. Czekaj, a jak się chowa broń? Nie chowa się. No?
Na początku słabo, później na planetach z niską grawitacją idzie polatać, okej? Okay. Dobra, przytrzymuję R, żeby schować. Czołem. I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. No raczej. Jeśli to były przeprosiny, stać cię na więcej. I am sorry I besmirched your chosen profession and made assumptions about your character. My frustrations lie more with Barrett, not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call. So, let's start over, shall we? Prezes firmy Strout Eklund. Member of Constellation and oft-times grumpy old man. Okay. Come aboard. Te animacje twarzy są takie same jak w Oblivionie. Dobra, może nie bądźmy aż tacy upierdliwi. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance. So I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Dobra. Aż tak źle nie jest z czym. Jakiego rodzaju firmą jest? No dobra. Known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it. Dobra, robię statki. Our success means you'll sometimes see Strout Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies. Z tą mimiką. But they're married to Deimos Stark. Nie, wystarczająco dobre jest. Znaczy. Bardziej chyba ważne jest, co mówią, niż jak to jest animowane. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know. Hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Nic mnie ostatnio w głowę nie rąbnęło, jeśli o to pytasz. Not exactly, no. But I suppose it doesn't matter. You saw something. Barrett saw something. That's an unlikely coincidence. Hello. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. No tak. Frankly, this is the most exciting thing that... Okay. To nie jest miejsce, w którym można by się spodziewać prezesa firmy. Funny thing about companies. You build one sturdy enough. It doesn't need you there all the time to prop it up. Strout Eklund functions quite well on a day-to-day basis, leaving me time to devote to more esoteric pursuits. Okay. For years, I was captivated by the writings of Constellation's founder, Sebastian Banks. I finally decided to do something more than admire from a distance, and so now I call the lodge home. As much as anywhere else. Jaka jest rola w konstelacji twoja? Jestem źródłem kredytów, okej. Someone has to fund all this and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Dobra. Goodbye. Feel free to help yourself at the bar. I don't drink, but I feel like if I did, now would be a good time for one. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else.
you matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Co sądzisz o mojej wizji? I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but you know, if the label fits. O, skoro jest teologiem, to spytamy go, czy według niego to było przeżycie natury religijnej. It does kind of have the hallmarks of one, doesn't it? I'm certainly not going to rule it out just yet. Wiem, że to ważne, mówię ci. Right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. Mm-hmm. We're going to get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Co sprowadza cię do konstelacji? Overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common, and I was invited to join Constellation. Dobra. Take care of yourself. Na razie. Well, I suppose that station in orbit has more than paid for itself. Ta babeczka została. Ten ma coś do powiedzenia? Satisfied with the quarters available to you, Captain. Now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Okay. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development in case you ever need to build a base for field research. Rozwoju placówek eksploracyjnych. Zbuduj placówkę na planecie. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. Jakiego rodzaju zaawansowane konstrukcje mogę zbudować? The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks. Beyond that, extractors will allow you to collect raw materials of various types, while fabricators enable the manufacturing. A particularly prosperous outpost may even warrant the construction of cargo links, allowing you to share resources between other outposts you have built. To wiemy, że skanować można. A planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements. Rzadkie pierwiastki wymagają szkolenia, dobrze. A scan may detect the presence of life on a planet. You will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. Dobra, brzmi użytecznie. You need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically. Przydałbyś mi się w załodze. A nie jest? Captain, I will proceed to my assigned. Zarządzaj załogą. Sprawdzaj, zmieniaj ich przydział do twoich statków oraz placówek. Okej. Okay. Zmienić przydział do Frontier? Tak.
Chyba go przypisałem, dobra. Pogadajmy z tą babeczką. Hello? That was intense, wasn't it? Okay. The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Nie ma za co. Czym twoim zdaniem była ta wizja? If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual. Halucynacje wizualne i słuchowe. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input. Your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Okay. Więc jest jakieś rozsądne wyjaśnienie. Albo wmówmy jej, że kryje się za tym jakiś sens. I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. Okay. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. We're all in this together now, right? No dobrze. Wygląda na to, że dużo wiesz o tych artefaktach. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. Mm-hmm. There's still so much we don't know, and that means... Sara mówiła coś o miejscu, gdzie mogę się zatrzymać. Good! I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Okay. Dobra, gadamy z tą. So... Are you ready to get to work? Or was there something else? Teraz pytamy artefakt, a potem ruszymy. But you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're deep. Dobra, nic nie wiedzą. Dobra, ruszamy. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Gwardia Zykę? A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies. Zjednoczone kolonie. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the... Okay. No, aż tak to nie, że się nie mogę doczekać. Dowiem się więcej o Zjednoczonych Koloniach. Oh, well, good. We all need our own reasons to be out there. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself. Okay. And for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Jeśli będziesz kontynuować, zaraz zostanie zablokowana w roli twojej towarzyszki. Dobra. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Nie obchodzi was, czy będę kraść, jeśli tylko nie dam się złapać? O, dobre pytanie, bo mam skille do kradzieży. Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Dobra. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we?
Będziemy teraz łazić. Aha, ona idzie za mną teraz. Dobra. No to menu jest takie zagmatwane. Ciekawy jestem, jak na padzie się gra, tylko nie bardzo miałbym ochotę strzelać na padzie. Jednak bez żyroskopu na padzie strzelanie to jest trochę... Czy ja chcę wchodzić tu na górę chyba? Dobra, YOLO. Nie, chcę zejść na dół. Chyba idę w złą stronę. No, zdecydowanie. Dobra, może tam jest zejście. O! Dobra, mam tych cyfrychów 9. Bo to są jakieś łatwe. A, zaraz. Dobra. Cofnij. A, to był chyba zły pomysł. Dobra, wychodzimy. Tak. Jeszcze raz. Okej, no lepiej wyjść. Ups. Ale i tak wolę takie coś od tego, co było w Oblivionie. Tam to straszne było to. Kurczak. That lock didn't last very long. Dobra, dostałem kurczaka za swoje wysiłki. Ojej. Wracamy. No to jednak za daleko tam jest. Mi się skończył. Co my tu mamy? Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Only those on official United Colonies business can access the building. Szukam pracy. Most of Mast's employees have extensive training in their specific area, but if you're interested in joining the UC, Commander Tuala, the Vanguard is just on the far side of the room. The Vanguard's open to anyone who can fly. Okay. Dobra, to już nie zawracam ci gitary. Jest Tuala. Constellation's newest member. Thought I'd run through some notes. Another space explorer.
Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Wolę odkrywać gwiazdę niż toczyć wojny. Spróbujmy. Whoa, where have I heard that line before? Something every time Joan tries to get me to re-enlist. I surrender. Can't blame me for trying, right? All right. Here's what I've got. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system. Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Czyli on ma ten artefakt. Pomówmy z nim. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. W takim razie lecimy do Cydonii. Yolo. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. Aha. C is a good friend to have. A, ale dostałem questa, okej. Główna. Aha, czyli mogę tam polecieć. Dobra, on coś jeszcze ma do powiedzenia? Hey, Sarah's friend. You come to enlist at long last? Start earning your stripes with the Vanguard? Czym to... Jakie będę mieć obowiązki? As needed. When we've got jobs, we'll make them available to you. But the work is... Sometimes you might be hunting down hostile ships on behalf of the UC Navy. Or you might be called up to help the science division clean up some invasive species. Hell, we've even been asked to help take on the occasional Terramorph. Okay. Sometimes we just need cargo support. Wherever the Dobra. Dobra, dołączmy. Take the elevator down to the Vanguard orientation hall. You can get started at any of the registration terminals. The system will walk you through the rest. And if you've got any questions, I'm happy to... Na dół. A, to jest ukończone. A, ale w sumie tego questa, co dostaliśmy o ten artefakt, to jest główne. A to jest chyba... A, to jest frakcyjny. Dobra, dołączę do tej gwardii. Zibi kosmiczny. Aby zgłosić się do egzaminu, wybierz umowę werbunkową. Dołączając, zgadzasz się świadczyć konieczne usługi. Bla, bla, bla. Co może narazić cię na poważne niebezpieczeństwo skutkujące obrażeniami ciała lub uszkodzeniami statku, mogącymi nawet prowadzić do śmierci. W zamian Gwardia Zjednoczonych Kolonii zgadza się wynagradzać kapitanów zgodnie z ich poziomem doświadczenia i poziomem trudności zlecenia. W
Wszyscy kandydaci muszą otrzymać satysfakcjonującą ocenę podczas symulowanej walki i z powodzeniem ukończyć misję próbną. Po osiągnięciu obu celów Gwardia Zjednoczonych Kolonii zgadza się zasponsorować wniosek o obywatelstwo i gwarantuje przyznanie obywatelstwa Zjednoczonych Kolonii po osiągnięciu odpowiedniego czasu służby lub dokonaniu aktów szczególnej odwagi. Tak, zgadzam się. Możesz przejść do sali egzaminacyjnej przez salę rekrutacyjną. Tu jeździć. The effort and planning it must have taken to evacuate literally the entire planet. Can you imagine? The logistics alone must have been mind-boggling. Ciekawe, czy faktycznie całą planetę ewakuowali, czy tylko tak oficjalnie twierdzą ochrona. Tych bzdur nie będzie na egzaminie, okej. Cyk. Ile tutaj informacji jest. The Freestar Collective was initially founded in 21. Dobra. Co to? Oho. Dużo czytania. Konflikt pośród gwiazd. Battle of Nera. Whoa. I bring her here almost every day to stare at this thing. One of my favorites and terramorphs can control people's minds. But that can't be true. Dobra, jeszcze tego posłuchamy o tym konflikcie i lecimy. Set off by the unauthorized Freestar colonization of Vesta's Pride in 2308, a direct violation of the Nerion Treaty, the colony war spread quickly across the galaxy. Both sides deployed every tool at their disposal. Armadas of warships, mechanized combat platforms, or mechs, even bio-engineered alien creatures. Infamous UC Xeno weapons. No, były tam zapiski w tej bazie piratów o tych ksenobroniach. The scales finally tipped. The Freestar Collective, utilizing their civilian fleet as a human shield, successfully crippled.
assemble the superior United Colonies Navy. After their shocking victory against the galaxy's greatest navy, the Freestar Collective offered terms of peace, which the colonies, out of an interest in staving off any further human costs, accepted. The galaxy has been rebuilding ever since. Horrible conflict that irreparably wounded the settled systems. There were times I felt that it would never end. Czyli niezbyt takie zjednoczone te kolonie jednak. O, sorry. No, dużo tego lore mamy tutaj. Ładnie tu. Co jest? Okay. Myślałem, że nie wyjdę nigdy z tej windy. Kurde, fajnie to wygląda. A to jest symulator? Wow. This is the Mark 18 flight simulation chamber, applicant. Currently in orbit around a high detail recreation of a remote world. When you're ready to begin, please take a seat in the pilot's chair. Siadamy. Your exam is simple. Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. Oh, nie. O, ten jest bardziej zwrotny statek. Fajnie. Gotuj się na następny cel. Słony. Czyli jak to było? Najpierw laserem pancerz. Pomogę sobie tym. Kurde, co się dzieje? I teraz mogę rakietami naparzać. Lepszy ten stateczek jest od tego, co mieliśmy na start. Teraz są dwa chyba. O, ładnie. Teraz rakietami. Co jest? Spadnie do zera, twoja jednostka wybuchnie. Dobra, czas się uleczyć. Co jest? Nie mam części chyba do naprawy. Teraz mogę się naprawić chyba. Wow. I rakietami. Dobra.
dodatku jest u mnie z... O, jak chcę naprawić, a nie zero, co? Super. Czyli okej, okay, jak biegasz sobie po planecie, to się zerem leczysz, a jak latasz w kosmosie, to o. Świetnie to wymyślili. Co jest? Kto mnie tu? Aż. Jakiś następny mnie strzela, ten ucieka. Tak, zawróćmy, bo ktoś mi tu z tyłu próbuje przysmażyć. O! Kurde, nie mam... Tak latają w to i z powrotem. O! Się uleczyć. Trafiam go? Trafiam. Czekajmy. O kurde, zaraz wybuchnę. No serio, statek się naprawia O, a ludzika się naprawia zerem. Każą Michał wysiąść. Dziadek, przegrałeś. Co, od nowa pierwsza fala jest? Czemu on nic nie robi? Ja coś robię nie tak. Tak. Sterowanie symulacją, może tutaj zastrzelona cię powtórzyć? O. Wróć na fotel pilota. Dobrze. Takie upokarzające, że musisz wstać i... Dobra. Simulation reset. Prepare for your first opponent. Dobra, znowu będzie jeden przeciwnik. Przygotuj się. Dobra, jesteśmy gotowi. Nie, device są.
Stawcie się jakoś, żebym was mógł. Czemu mi jego żyćka nie pokazuje? Dobra, jest jakiś sposób, żeby uniki robić takie w bok, czy po prostu... Co? Dobra, trzeba uważać na żyćko. Jeszcze raz. Za którymś razem się uda. Simulation reset. Prepare for your first opponent. New target active. O mnie tu. Jemu się ten pancerz odnawia. Co masz? A, mam te pociski balistyczne, dobrze. Naprawmy się. Nie bawiłeś się walki w kosmosie? Trzeci. O. Wystarczy. Jeszcze przegram. I co wtedy? Dobra. Opuść. Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probationary assignment. Or you're welcome to take another run at the simulation if you'd like to try and earn a better score. Yeah. Only keep your best run. Safe. Bardzo trudne. Szafka. Przesuń się. Kombinezon lotniczy. Dobra, chodźmy po odznakę. Tyle to na jakieś statki, co mnie zaatakowały. Wsiadłem, a tak to nie patrzyłem, czy jakieś manewry da się robić. Tam się chyba da potem budować te statki, nie? Więc może zależy od tego, co masz na wyposażeniu. Kazali mi tu wrócić. So these are your numbers that just came through then. You ready to hear how you did? Tak, proszę pana.
Co jeszcze zostało? Egzamin zda... A, dobra. I like the fire, applicant. Let's get into it. So, looking at the data, checked out a few of the murals. O, już mogę budować. Inquisitive folks tend to do well around here. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against your foes? All right, clear tier 3. We try to set a high bar, so that's no small feat. Nice work. Ja zrezygnowałem z poziomu trzeciego chyba. Ale dobra. Looking at your results as a whole, and presuming you're successful in completing your probationary mission, you could have your UC citizenship after only 10 years service. Better than your average lab rat or diplomat, but pretty standard for folks going out into combat. 10 years might seem like a long time, but it's worth the climb if you wish to become a citizen. So, sounds to me like we've got Vanguard material on our hands. If you're interested, we could bring you on as a provisional member today. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. First though, all UC service people, provisional or otherwise, are required to swear an oath. So, you want to make this official? Commit yourself to the cause of the colonies? It's a big decision. John, you're not about to have my compatriot here sign some kind of contract that sells you their grandmother 5 years down the line, are you? Officer's honor, Sarah. This is honest work for honest credits. So, you ready to do the deed? Oh. Lubię działać niezależnie. You're not in the Freestar Collective here. Vanguard keeps its work above. Gwardia działa jawnie i legalnie, dobra. Dobra. Fantastic. Then just follow me. Dokąd pan idzie? Nocka się zrobiła. Idziesz czy nie? No jak tu wszystkim się tak śpieszy, to nie dziwne, że po 10 latach dostanę to obywatelstwo. No? Okej, pogadamy teraz tu. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is supra et ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance, in all your actions as a member of the United Colonies Navy? No dobra, przysięgam. Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission. And what you've got is comms repair. Group trying to refurb an old colony war processing plant on Tau Ceti 2. Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as isolated as they come. So Brass wants a Vanguard to deliver the repair suite and ensure anyone present is safe and secure. So, can the people of Tau Ceti 2 count on you? No raczej mam się spodziewać kłopotów, jak łączność straci. Dobra, lecimy. That's the spirit. Head down to the spaceport and talk to crew chief Harath. He'll get you the repair suite plus your new recruit kit. Okay. Oh, and your advance. Give it your all out there. A, tam jest pociąg.
Czy ja mogę windą do tego pociągu zjechać? Chyba nie. Nie. I don't know what she lost, but she won't get it back by annoying us. A. No tak. Jest mapka z szybką podróżą. Po osiągnięciu limitu zaczniesz otrzymywać obrażenia. Okej, nie można ganiać za bardzo. Across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the land. Idziemy do portu. I wonder what the artist was trying to represent. Evening, sir. O, to jest nasz statek tamten, ale każe mi iść tam. Chyba że złą misję mam aktywną. Nie, praca dla żołnierza. Security scanners, chemical sniffers. United Colonies sure isn't taking any chances. Dostaniemy statek ze Zjednoczonych Kolonii. Chyba jakiś troszeczkę inny jest. Ah, you are new probationary then? True Chief Herat. Pleasure to be working with you. Okay. It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Okay. Any questions before you head out? Just curiosity. And I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Okay. Dobra, zobaczmy sobie tą planetkę. Czekaj. Ja myślałem, że tym statkiem polecę. No dobra. Przebiegliśmy się na drugi koniec lądowiska, żeby się dowiedzieć, że w naszym statku jest wszystko. Fajnie. Zobacz sobie u gościa koło terminalu, jak się buduje statki. Czemu teraz mam mapę? Mapa powierzchni G. Rozmawiaj z technikiem usług okrętowych. O! Hello, Captain.
Technik. A, to jest... Oj. Kurde. A. Tu? A diplomatic visa? You got to be kidding me. Invoice haven't needed diplomatic visas since the po prawej był. Na samym początku. A. You should inspect your ship for heat leeches every couple landings. They'll cause. Aby się zgadzało. And here's your new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. No, tanio. No, niech naprawi. You were able to land it, so I'm sure whatever is broken can be fixed. Co? Jeszcze można wydać? Chcę zobaczyć i zmodyfikować swoje statki. Sure, I've had it. Wow. Kreator statku. Zbadaj. No? Kreator statków pozwala projektować, modyfikować, malować statek. Pasek podłogi po prawej pokazuje, gdzie pojawią się nowe moduły. Kiedy ustawione jest na zero, będą one umieszczone w samym środku statku. Konstruowanie nowych modułów kosztuje kredyty, a usuwanie ich spowoduje zwrot kosztów. Kreator statków nalicza całkowity koszt i dokonuje transakcji na sam koniec. Kontrola przed lotem wyświetla ostrzeżenia i błędy, jeśli projekt statku jest z jakiegoś powodu nieprawidłowy. Aha. Kolor. Dobra, umiem zmieniać kolor. Podwozie. Jak tu coś dodać? O! Okej. Jeden błąd, okej. Jak chcę to wymienić na coś innego? Edytuj. O! Umiem usuwać. Ładownia. Reaktor. A, dodaj G. O. Furta. Uzbrojenie. Każdym razem inny jest przycisk. Wiązka elektronowa Disruptor. Gdzie to się wstawiło? Działko Mauler, wyrzutnia rakiet. A, tu. No to nie.
O rety. A nie, ile to roboty z tym. Komponenty. Deimos, Nova, Uwiewki. O kurde. Skomplikowane, ale jest potencjał pewnie, żeby fajne rzeczy robić. Dobra, dodaliśmy sobie tą wiązkę elektronową, cokolwiek to robi. I mamy jeden błąd. Statek ma więcej niż trzy różne rodzaje broni. Statek nie ma przynajmniej trzech różnych rodzajów broni. Co? Ma więcej niż trzy, ale nie ma przynajmniej trzech? Rzutnia rakiet. Tak, tylko wykluczają się chyba te dwie te. Bo więcej niż trzy to jest przynajmniej trzy, ale dobra. Broń energetyczna niszczy osłony, balistyczna kadłub. Dobra, usuńmy to. Wyjdźmy z tego. Dobra. Kiedyś może się tym pobawię. Mi również. All right. Let's get this crate into space. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się tą planetę znaleźć. Tu nic nie mam do roboty, tylko wchodzę w mapę. Tu. Wykonaj skok. Uruchamiamy napęd, to wyłączymy rakiety i wrzucimy w napęd. Teraz też tu nie ma nic do roboty, tylko wchodzimy w menu. Wyląduj ich i wciskamy X. Mam czwarty poziom, może mam jakieś skille jeszcze do odblokowania, do podbicia. I znowu wciskamy X i za wciśnięcie X-a dostałem punkty doświadczenia. Hejka. With the results.
Dobra, i myślę, że na tym dzisiaj zakończę, bo trochę już się późno robi. Także tego. Dzięki za oglądanie, za pomoc. I nie wiem, jak będę miał odpalał kolejnego streama, to uprzedzę pewnie na Discordzie. Także no. Kończymy. Do zobaczenia następnym razem. Hej.